Kwadrans po ósmej, chcę Państwu zaproponować projekt trochę niezwykły, bo on ma wyznaczać granice uczestnictwa w sztuce i stawia także takie pytania, czy są malarze gotowi spalić własne obrazy. W naszym studiu Joanna Sarapata, malarka, oraz Joanna Rutkowska, malarka. Dzień dobry Panią. Dzień dobry. 360 minut sztuki, to jest nazwa tego projektu. To dzisiaj w Soho Factory w Warszawie. Proszę powiedzieć, na czym to polega? A więc pierwsza wystawa miała miejsce 17 maja w Wiesbaden w Niemczech. Wystawiamy w obrębie bardzo krótkiego czasu, 360 minut. Wszystkie prace, które w przeciągu tych 360 minut nie zostaną kupione, nabyte, po tych 360 minutach zostają palone na oczach wszystkich odbiorców i odwiedzających tą wystawę. To jest artystyczny szantaż. Nie, nie. To jest zastanowienie się nad życią, nad chwilą. To jest poruszenie widza i ludzi i przypomnienie, że nie tylko komórki istnieją i szybkie samoloty i szybkie przemieszczanie się z państwa do państwa i tak dalej. Nie tylko polityka i inne rzeczy, ale życie codzienne. Zastanowienie się nad tym, że chwile umykają. Jeżeli nie łapiemy jej w dobrym momencie, to po prostu tego nie ma. To znika. A może nie potrafimy złapać? Dlatego chcemy pomóc wam. Nie, potrafiliśmy zawsze, tylko myślę, że jak gdyby świat nas zmusza do szybkiego życia, do tego, że nie mamy czasu zastanowić się, że mamy dzieci, że te dzieci rosną, że potem jest tak zwane puste gniazdo i potem wszyscy płaczemy, łącznie ze mną. Ale w jaki sposób ta akcja ma pomóc w takiej refleksji? Przecież chodzimy do muzeów, chodzimy na wystawy, odwiedzamy galerie. Chodzimy to jest duże słowo. Nie wiem, kiedy Państwo byliście ostatnio. Mnie się w Warszawie raczej nie zdarza. W Paryżu oczywiście tak i w innych miastach dużych na świecie tak. Nie mamy czasu. Ja myślę, że ludzie nie mają czasu nawet zająć się własnym domem, dlatego że pracują, zarabiają cały czas. Mamy coraz wyższe zadania do spełnienia, a coraz mniej sił. W związku z tym, co odpada? Sztuka. Co odpada? Zastanowienie się, jakie nasze życie ma sens. I według tego projektu fakt, że za chwilę, po tych 360 minutach ta sztuka zniknie, ma sprawić, że my ją docenimy, że będziemy się nią bardziej cieszyć? Gdy odbiorca wie, że dana sztuka, dane dzieło sztuki jest tylko przez te 360 minut tu i teraz widoczne, patrzy na tą sztukę zupełnie innymi oczyma, chłonie ją zupełnie inaczej. To jest moje zdanie. Co czuje artysta, kiedy zgodnie z obietnicą pali swój obraz? Jeżeli nie zostanie kupiony. To jest ciężko. Jakieś wasze, coś tam się przelało na to płótno. To fakt, rozstajemy się z nim tylko dlatego, że go nikt nie kupił? Ale zawsze się rozstajemy, nawet jeżeli ktoś go kupi, dokładnie, to też się z nim rozstajemy. Ale ono gdzieś pozostaje, gdzieś żyje. Kogoś a tu cieszy. Zostaje kubka popiołu. Ale artysta tego nie czuje. To znaczy ja myślę, że jeżeli już idzie w świat, to idzie w świat. Rzadko kiedy później w ogóle to dzieło widzimy. My się uczymy rozstawania z naszymi dziećmi, czyli z naszymi obrazami, za każdym razem, jak je malujemy. Ale zdarzyło się już Paniom kiedyś spalić swoją pracę? Mi tak, przy pierwszej wystawie, która właśnie miała 17 maja w Wiesbaden miejsce. I jak to było? Czyli rozumiem, że nie została kupiona w ciągu tych 360 dokładnie, minut i dokładnie. Pani ją spaliła. 14 prac musiałam spalić, ale to jest naprawdę bardzo ciężko słowami opisać. To trzeba samemu przeżyć. Odbiorca, który widzi, jak my to paliliśmy, czuje zupełnie co innego i artysta, paląc swoje prace, czuje też zupełnie co innego. Tylko właśnie pytanie, czy to są wyrzuty sumienia w przypadku odbiorcy, czy jakiegoś rodzaju katarzis? Nie, ja myślę, że właśnie wszyscy w tym momencie zastanawiamy się nad ulotnością rzeczy. Na to, że mamy okazję coś zobaczyć, czymś się podzielić. I w każdej chwili, tak jak nas zresztą, wychodzimy ze studia, też w każdej chwili nas może nie być. Doceniajmy chwilę, doceniajmy to, że jesteśmy razem. Doceniajmy rzeczy ważne w życiu, a nie te, które nam kazano, żeby były ważne. A zakładając ten drugi scenariusz, że jednak ktoś będzie chciał kupić, jestem pewna, że takich nie zabraknie, to ile prac pani Joanno będzie można nabyć dzisiaj? Jakiego rzędu to są kwoty?
No, ja wystawiam 10 prac, mniej więcej wszyscy wystawiamy po 10 prac, ponieważ na każdą taką wystawę szykujemy pracę, w związku z tym teraz mamy wystawę w Seulu, znowu będziemy malować, to na każdą wystawę są specjalnie robione obrazy. To jest bardzo dużo pracy, jesteśmy bardzo do tego przyłożeni, to jest wielkim szacunkiem do widza i do klienta. To nie jest takie coś odmazać sobie i potem, bo i tak może spali się. Nie, to jest mimo wszystko tak, jakbyśmy wystawiali w galerii, z totalnym poczuciem tego, żeby to było wartościowe. I każdy z nas mniej więcej ma po 10 prac, a ceny są nasze, tak jak są na rynku. One nie są dlatego inne. Pytamy, czy to nie jest tak, że obrazy płoną, bo są za drogie? Nie, tego nie ma, dlatego że tam były obrazy z Fena, prawda, które były dosyć już w cenie i wszystkie zostały sprzedane. Poza tym to, co Sven ostatnio powiedział, 20 obrazów sprzedali podczas wystawy. Żadna galeria nie ma tak, żeby jednego dnia sprzedała 20 obrazów, mimo że na przykład 30 spalili. Ale są panie w stanie powiedzieć, jaka jest średnia cena? Tak mniej więcej dla kogoś, kto się zupełnie nie orientuje, a chciałby przyjść. Ja myślę, że chyba od 1000 euro, czyli gdzieś około 3-4 tysięcy złotych, do 30 paru tysięcy złotych. Majątek idzie z dymem. Może nie. Ale może oby nie. 360 minut to jest 6 godzin. Tak. Kupa czasu, żeby się nacieszyć obrazem i zastanowić, czy warto go kupić. Zróbmy wszystko, żeby te ogniska były jak najmniejsze. O to właściwie chodzi w tej akcji. Dziś w Soho Factory absolutnie wyjątkowa, kulturalna uroczystość i okoliczność. Proszę tam być koniecznie. Zapraszają Państwa tam nasi goście Joanna Rutkowska oraz Jana Sarapata. Bardzo Panią dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy.